Rajd turystyczny to rozrywka dla całej rodziny, jak i grupy znajomych. Opcja spędzenia wolnego czasu inaczej niż zwykle. Wypoczynek połączony z rozrywką. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Rajd rozgrywany według zasad panujących w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, ale jest to typowy rajd samochodowy krajoznawczy polegający na odszukaniu określonych punktów w puszczy zaznaczonych w książce drogowej i w itinerze. I tu już jest jak gdyby bardzo dużo ciekawej zabawy, bo itinerę to jest... To są takie strony, gdzie tylko są wyłącznie strzałki i odległości. Według tego należy znaleźć. W rajdzie mógł wziąć udział każdy. Wystarczyło mieć swój samochód. Koszt uczestniczenia w rajdzie oraz korzystanie z wszelkich atrakcji, takich jak ognisko, pływanie kajakiem czy grillowanie, to jedyne 100 zł. Każdy posiadacz prawa jazdy i samochodu. Oczywiście my preferujemy tutaj i zapraszamy szczególnie całe rodziny. W związku z tym, że jak powiedziałem wcześniej, stawiamy na bezpieczeństwo, rajd jest rozgrywany tylko i wyłącznie po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a więc jest całkowicie bezpieczny. A założeniem, jednym z głównych założeń rajdów krajoznawczych jest pokazanie ciekawych miejsc wokół Szczecina, których jest bardzo wiele. Myślę, że tutaj rodziny właśnie powinny być przede wszystkim zainteresowane, gdzie można ciekawie i mile spędzić czas. Przed wystartowaniem pojazd przechodził kontrolę w punkcie kontrolnym pojazdów, gdzie były sprawdzane na przykład sprawność świateł czy odpowiednia ilość powietrza w oponach. Sprawdzamy gaśnicę, apteczka, co potrzebno do pierwszej pomocy i do, jeżeli są jakieś, to będzie wypadek czy coś, to żeby to wyeliminować, tak. I sprawdzamy też badania techniczne na podstawie sprawdzenia świateł wszystkich, płynu w spryskiwaczach, płynu hamulcowego, czy są pasy bezpieczeństwa. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że jest to świetna okazja, aby spędzić czas z rodziną, jak i zintegrować się z członkami rajdu na wieczornym ognisku. Przyjechaliśmy tutaj na wspólną zabawę z dziećmi. Znajomi polecili na tą imprezę. Jest to pierwsza impreza z tego cyklu. Będą jeszcze organizowane w lipcu, w sierpniu oraz we wrześniu. No i jesteśmy przygotowani na dobrą zabawę. Połączony rajd turystyczny razem z jakimiś próbami zrzeszowymi, a przede wszystkim zabawa przednia dla dzieci będzie. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci. Mogły wspólnie bawić się na placu zabaw czy brać udział w konkursach organizowanych przez Szczecin Toys Garden. Po powrocie oczywiście na wszystkich czeka ognisko, kiełbaska, zabawy z klaunem na przykład dla małych dzieci, konkurs w paintballa, można pograć w golfa, można popływać kajakami, rowerami wodnymi. Spotkania z ciekawymi ludźmi, będzie 4-krotny mistrz Polski i 3-krotny wicemistrz Polski w wyścigach samochodowych, który może odpowiadać na wszystkie pytania. Będą specjaliści z zakresu ruchu drogowego, więc sprawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym będą tutaj bardzo mocno podkreślone. Na miejscu pojawiło się wiele osób, które pierwszy raz brały udział w tego typu akcji. Nie zabrakło również stałych uczestników rajdów. To jest rewelacyjna zabawa za jakąś tam też niedużą kwotę, bo akurat tego typu rajd, gdzie można jechać swoim prywatnym samochodem, co ułatwia na pewno, nie trzeba nic robić, tak? Tylko się przyjeżdża swoim samochodem. Nie trzeba go nawet myć, bierze się całą rodzinę, jak się ma dzieci, to można sobie spokojnie jeszcze w tym wypadku tutaj z dziećmi, dzieci zainteresować jakąś zabawą, a samemu porozmawiać z innymi startującymi i tak dalej. Wiadomo, jeżeli my startujemy w rajdzie pojazdów zabytkowych, to jest to uzależnione wiekiem samochodu, tak? Czyli tam musi mieć 25 lat albo coś w tym stylu. Tutaj tego nie ma i na pewno warto, szkoda, że nie ma tych załóg więcej, oczywiście liczymy, że będzie więcej, bo takich imprez nie jest wiele. Bardzo się cieszymy, że tutaj pan Ryszard z Szczecin Toys Garden zorganizował to, bo tego nie ma u nas. Rajd odbywał się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Każdy musiał pokonać drogę w ściśle określonym czasie i zgłaszać się na punkty kontrolne. Trasa rajdu przebiegała przez piękne tereny Puszczy Bukowej. Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich, szczególnie całe rodziny, na serię rajdów krajoznawczych Cztery Strony Ziemi Szczecińskiej. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie, bo oprócz poznania nowych terenów będzie jednak troszeczkę adrenaliny, bo jest to pewnego rodzaju rywalizacja. A po południu można spokojnie i mile spędzić z całą rodziną, od najmłodszego do najstarszego czas.
Organizatorzy chcą zachęcić Szczecinian do aktywnego spędzania czasu. Kolejna edycja już 15 lipca i 19 sierpnia. Patronem medialnym akcji jest Telewizja Pomerania. Kto z nas nie lubi się czasem bać przed ekranem telewizora lub w kinie? Ale to wszystko wydaje się nierealne, odległe. A co jeśli podobne krwawe historie miały miejsce w Szczecinie? Dowodem na to, że nasze miasto ma swoją zbrodniczą historię, jest film Jakuba Borunia. To jest amatorski film fabularny, nad którym pracowaliśmy z całą ekipą na praktycznie rok czasu, bo przecież trzeba doliczyć też czas napisania scenariusza, nie tylko same zdjęcia, które trwały od października do kwietnia. Jest to film fabularny, zainspirowany prawdziwą historią rzeźnika z Niebuszewa, która miała miejsce w 1952 roku u nas w Szczecinie. Jakub Borun jest studentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego młody wiek może jednak nas zmylić. Reżyser amator wcale nie debiutuje na wielkim ekranie. To będzie już drugi film Borunia, który miał swoją premierę w kinie. Historia rzeźnika z Niebuszewa zainspirowała go, by znów sięgnąć po kamerę. Choć zbieranie faktów nie było wcale łatwe. Przede wszystkim wizyta w kamienicy na ówczesnej Niemierzyńskiej 7. Rozmowa z tymi osobami, które tam mieszkają, tutaj głównie starsze panie, które opowiedziały z relacji bezpośredniej to raczej nie, ponieważ te osoby, które mieszkały wtedy tam, już niestety nie żyją, natomiast były w dobrym kontakcie z aktualnie mieszkającymi osobami i właśnie te mieszkanki troszkę nam informacji udzieliły. Ludzka tragedia, śmierć, zbrodnia. To wszystko można znaleźć w filmie reżysera amatora. Przy produkcji zostało zaangażowanych prawie 100 osób. Wilsona 7 to nie tylko zebrane fakty, które same w sobie mogą mrozić krew w żyłach. Wilsona 7 to także historie drugoplanowe, które nadają charakter opowieści. Bo to jest film fabularny, on musi mieć dopisane przeze mnie wątki ze względu na to, że nie jest wszystko jasne w tej historii. Natomiast jest to dwugodzinny film przede wszystkim, więc też trzeba było dużo rzeczy na potrzeby fabuły wymyślić. Historia, która z całą pewnością nadawałaby się, by włożyć ją między te otaksańskiej masakrze czy pile. Mężczyzna, który morduje, a potem... No właśnie, o tym co potem dowiecie się Państwo w kinie 20 czerwca.